A to, co za moment zobaczysz, wydarzyło się naprawdę. No serio. Ale co się wydarzyło? To ja przecież nie mam pojęcia, bo ruszam dopiero, no. Ale mecze piłeczki mają być, to na pewno coś się wydarzy. Dlaczego ma się nie wydarzyć? W każdym razie jest piątek, jak dla mnie, bardzo wcześnie rano. Wsiadam zaraz na tego swojego piździka i ruszam! Dubi, dubi, dubi. Koszulka meczowa o wartości 128 zł za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofiska, a każda nowa rejestracja to wsparcie nie do rozwoju kanału. Dzięki! Szczegóły promocji pod filmikiem. Ale to jest kawał roweru. Niecałe 6 godzin pedałowania i już na miejscu. A gdzie ja w ogóle dotarłem? A proszę państwa, do Świdnicy. Tak, jestem w Świdnicy. A ten cholerny rower to ja wziąłem głównie po to, żebym miał do kogo gębę otworzyć. No co? No nie mówcie, że nie gadaliście nigdy z rowerem, bo nie uwierzę. A wizytę w Świdnicy zacznę od poważnego zwiedzania. Wielka sztuka przede mną. Sztuka latania, najtrudniejsza ze sztuk, na 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 na. A tam sztuka latania, tu jest najtrudniejsza sztuka na świecie. No proszę tylko zobacz. Sztuka defekacji. Ale rzeźba. No pan rzeźbi sobie, no. O. No taką sztukę to ja rozumiem. Jeśli chodzi o gówniane tematy, to by było na tyle. Teraz pora ruszać na zawody sportowe, które gówniane nie są na pewno. O, Makarena. No i dotarłem. Dotarłem na mistrzostwa. Mistrzostwa Polski w hokeju na lodzie. No, ale to nie są zwykłe mistrzostwa. No, to mistrzostwa piątej ligi hokeja na lodzie. I musi być. O kurwa. Bo w Polsce, jeśli chodzi o hokeja, to struktura rozgrywek wygląda tak. Są trzy ligi profesjonalne i są też ligi amatorskie. I to jest piąta liga amatorska. Turniej mistrzowski. Pierwszy raz w historii gra liga piąta. O, widzę krążek, teraz na lewo. Poleciał na lewo, o. I teraz jest po prawej już chyba, a teraz, kurwa, a już na lewej stronie i w bramce. Ale się wyrobiłem. Wielki mecz. Derby Polski, hokejowe derby Polski. Teraz, jest! Odyńce, Świdnica. Ty jesteś Odyńcem, tak? Tak, jestem Odyńcem, dzień dobry. Kontra opatrunki Toruń. O kurwa! Ale wy jesteście faworytami w ogóle tych zawodów, nie? Nie? Tak wyglądacie, jakbyście byli faworytami. Muszę chłopakom powiedzieć. Gospodarze grają. To i ludzi naszło. Trochę. Ale najlepsze miejsce do obserwowania tych zawodów, o dziwo, wolne. O! Chyba była jakaś sytuacja bramkowa. Nie no, żeby nie było, wszyscy są z drugiej strony, się okazało. No i zdecydowanie nie zawiodły te hokejowe derby Polski. No nie zawiodły. Nawet doping się pojawił na tym meczu i to jaki? Odyńce! Odyńce! Rwany, o. Rwany doping, ale jak już był, to się działo. To teraz to już muszą strzelić. No. Ale chyba nie z tej akcji. To może chociaż stracą. W okrzyku doprecyzowane nie było, czy mają tego gola strzelić, czy stracić. Jak nie strzelą. Też nie. A wynik końcowy? O, koniec już? No, opatrunki Toruń wygrały z Odyńcami. 4-1 chyba, z tego co pamiętam. A ja teraz robię sobie przerwę techniczną. I jeszcze tam wrócę. Dziś grają tam do nocy, do nocy. Przez drobne opóźnienie się zrobiło, więc kto wie, może i będą grali do rana. A rano znowu będą grali. No już mamy sobotę. Ojejku, godzina bardzo nieprzyzwoita, bardzo nieprzyzwoita. No były wczoraj jeszcze niezłe meczycha na tym turnieju. O kurwa! Ale o nich to już może, jak będzie czas, inną razą. A dzisiaj koncentrujemy się już na piłeczce. No to grzejem tam, gdzie będzie piłeczka. Byłem na Dolnym Śląsku, teraz dotarłem na Śląsk Górny. Na razie jestem w Gliwicach, ale długo tu nie pobędę. Wsiadam zaraz na ten swój piździk i wio! La 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 la. A dziś na Śląsk to się zjeżdżają grandhopery. Ach, nie tylko z całej Polski, z całej Europy. No przynajmniej o kilku takich przypadkach słyszałem. No bo dziś wielkie derby Śląska są.
ale to dopiero po południu i w ramach oczekiwania wypadałoby na jakiś inny hit skoczyć, nie? No i właśnie w stronę boiska piłkarskiego zaiwaniam. O jak szybko, o jak szybko. Z 10 na godzinę mam chyba nawet. Patataj, patataj, patataj. No, już chyba zaraz. 10 minut do meczu, zgrzany, ale jestem na miejscu. No. Wielki hit Ligi Okręgowej, Ruch Kozłów. No, frekwencja niemalże jak na derbach Madrytu. Kontra Silesia Miechowice. No i pierwsze wiosenne meczycho już za mną. Czy było niezłe? Oj tak. Bardzo mi się podobały na przykład rzuty wolne w wykonaniu gospodarzy. Widać, że ostatnio poćwiczyli. Czy to dołem? Ale zaraz będzie. Czy to górą? To sam? No. Czy trzeba było dośrodkować? Wszystko mniej więcej na tym samym zbliżonym, wysokim poziomie. No czasem może wykończenia trochę zabrakło, no ale... Musi być, no kurwa. Zajebaj to! Się okazało, że nie musi. Taka Barcelona też każe, jak Cigola nie strzela, no. Kurwa! Więc Ruch Kozłów i Silesia Miechowice też sobie mogą na to pozwolić czasem, aby nie strzelić gola z akcji. No kurwa. No mogą sobie na taki luksus pozwolić w tej okręgówce. No nic Radek, to na razie trzymaj się i do zobaczenia. A wynik końcowy? No goście wygrali. Goście wygrali 2-1. Ja pierdolę! To naprawdę był kapitalny początek dnia, a teraz przede mną już tylko danie główne. Ależ to było stosiwo! No cudowna jest ta miejscowa. Żeberka z ciapką pustą. W ogóle pierwszy raz w życiu jadłem ciapkę pustą, no nigdy nie miałem okazji. Tak więc danie główne mam już za sobą, ale jeszcze pora na danie podgłówne. I z tej okazji to ja nawet rower spakuję, bo się okazało, że znajomy też się wybiera na wielkie derby Śląska i mnie może po drodze zgarnąć. Tylko trzeba ten wehikuł trochę zmniejszyć, jeszcze bardziej. Tyle czasu tego cuda nie składałem, że w sumie to ja nie wiem, jak to się robi. To było najbardziej wytrzymałe zapięcie, jakie można sobie tylko wyobrazić. Trzy tytki i to różnokolorowe. I proszę bardzo, tadam. Ciekawe tylko, czy jutro uda mi się to odzłożyć. Nie byłbym taki pewien. Się okaże jutro. Ale tego to bym się nie spodziewał, panie, że cię weźmie na wielkie derby Śląska. Każdego kręcą te derby, nie? Jak najbardziej. Oczywiście. No. Obrazujemy! Pierwsze pana derby? Wielkie derby Śląska? Dzisiaj te pierwsze. Dzisiaj pierwsze. O! To. Nie, wielkie derby będą za tydzień w Wojszowie, to możecie przyjechać. Nie, no dzisiaj są. Nie, to derby to proszę mają... tutaj narracji nie psuć. Ja pierdolę! To nie zawodzą chyba, nie? Nie zawodzą. Jest nawet więcej niż oczekiwałem. O! No i to dopiero było meczycho. No C-klasa, no ludzie, no C-klasa to była, 9. liga. To co tam mogło pójść nie tak? O. Dobra, nasza, a my pójdzie blokują. Gospodarze, Leśnik Łącza. O kurwa! Goście, Trampkarz Biskupice. Zobaczymy jak trampkarze strzelają karne. Ci trampkarze mnie nieźle zaskoczyli. Nie. Ale najbardziej to chyba swoim wiekiem. Trampkarze potrafią. Za moich czasów trampkarze to mieli nieco mniej lat niż 30 kilka. Ważne, że są młodzi duchem. Jeśli chodzi o sobotę, to już tyle atrakcji. Ale czy mogą być większe od tego meczu? Nie sądzę. No takie meczycho było, że całą noc mi się śniło. Śniły mi się na przykład elementy siatkówki z tego spotkania. Śniło mi się to, że kebab grał. Kebab! Kebab? I że ten kebab nawet gola strzelił. I to chyba kebab! I że generalnie Leśnik Łącza wygrał... Rameczkę, teraz poproszę. Jest! Z trampkarzem 6-2. A
jest, jest, brawa. O kurwa! Taki piękny sen miałem. Czy można mieć piękniejszy sen? No ale niestety, każdy sen się kiedyś kończy. Jest już niedziela i zaraz czeka mnie to. Znowu trzeba to złożyć, no. No i to się nazywa mieć fach w ręku. Proszę bardzo. Rower złożony, już gotowy do drogi. No, szkoda tylko, że przez noc łańcuch trochę zardzewiał temu roweru. Ale... la la la. Rynek w Pyskowicach. A Pyskowice to podobno są w ogóle w czołówce rankingu na najładniejsze polskie miasta, w których można dostać w pysk. I tak się rozglądam dookoła i potwierdzam, że tu całkiem znośnie jest. Fajny ten rynek. No co, no nieładnie to? Ładnie. Ale to jest piękne połączenie. Ciasta, lody, alkohole. No i już jestem przy największej atrakcji Pyskowic. Pomnik mamuta. A co robi mamut w Pyskowicach? A gdzie mu lepiej będzie jak nie tu? A wczoraj w ogóle napisał do mnie jakiś mamut na Instagramie i zaprosił na mecz swojego zespołu Mamuty Poznań. A to taka drużyna hokejowa jest. Mamuty teraz grają w hokeja w Poznaniu. A teraz jadę już zobaczyć słynną dzielnicę Czarnych w Pyskowicach. Freedom is special. No i już jestem na stadionie Czarnych. Pyskowice. Jak wczoraj były wielkie derby Śląska, to tu zaraz będą jeszcze większe derby Śląska. Jak widać, nawet sam Tomasz 24H zrobił sobie przerwę na ten mecz. Też w klasie C. Ale mam wrażenie, że dzisiaj mniej grandskoperów z Zagremanicy może być. Bo to będą wielkie derby rezerw. Czarni 2 Pyskowice kontra Karbo 2 Gliwice. No i wiedziałem, no i wiedział, że to będzie mecz specjalny i był. Ja pierdolę. Bo drużyna gości, Karbo 2 Gliwice. O kurwa. To jest zespół, który w C-klasie, czyli w lidze 9, zajmuje miejsce ostatnie. O kurwa. I jeszcze ani razu w tym roku nie wygrał. Czerwono! Co za kurwa kretyny! Jak im dzisiaj poszło? No świetnie! Nawet pierwsi gola strzelili. O kurwa! Co więcej, nawet drudzy strzelili. Ale tracić, jak się okazało, też potrafią. To jaka? No i chyba wiadomo, jak to się zakończyło, nie? Ja pierdolę! Oczywiście, Karbo 2 Gliwice wygrało ten mecz 5-1. Tak, wynik końcowy to 1-5. I to była pierwsza wygrana w tym sezonie. Na takim meczyku się zjawiłem. Ojej, a ja pędzę tak w ogóle, bo... No bo jeszcze jedno spotkanie piłkarskie będzie. Jak dojadę. Dzierżno! Hello everybody, dawajcie na meczyko. No, no pięknie mnie ta trasa poprowadziła, tylko co teraz? Chyba tędy nie przejadę. No, całkiem niezły ten highway się trafił. Nie ma co narzekać. Zaraz dojadę. Co za logistyka, co za umiejętności kolarskie. 4 minuty do meczu, a ja jestem na miejscu. O kurde, jaka tu jest fajna trybuna kryta. Ależ to była petarda. Mecz 8 ligi. To mamy swoje rozgrywkowe, jakbyście byli. Ślązak Bycina. Ślązak Bycina. To gospodarze, a goście GKS Zabrze. Ależ oni tam pięknie grali. Buto. No, tak pięknie grali, że aż mnie naszła ochota na ćwiartkę. Ale nie było ćwiartki, to wziąłem połówkę. A, połówkę kurczaka sobie pierdzieliłem, bo akurat tu jest w ofercie na stadionie. A jak się komuś wydaje, że ja przyniosłem szczęście gospodarzom, to chyba nie za bardzo. Bo znowu byli zdecydowanym faworytem, a do przerwy już trójeczkę w dupala dostawali. O kurwa! A wynik końcowy 1-3. Ja pierdolę! No i strasznie przykra sytuacja, to był ostatni mecz
tego weekendu. Co ja mam teraz zrobić, jak mi jest tak przykro? No i już tylko droga do hotelu. No mi jest przykro, że nie ma już dzisiaj meczu. Wam pewnie jest przykro, że obejrzeliście to do końca. Więc nie ma co katować się dłużej. W tych nastrojach się rozstańmy. Ahoj! Do następnego! Koszulka meczowa o wartości 128 zł za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofiska, a każda nowa rejestracja to wsparcie nie do rozwoju kanału. Dzięki! Szczegóły promocji pod filmikiem. Czarny wygrywa, czerwony przegrywa. Taka jest prosta reguła. Jeśli chcesz wygrać, to musisz zagrać.